Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro ciepło, ale znowu deszczowo. Pogodę w naszym kraju psuć będą dwa fronty atmosferyczne, ciepły i chłodny, związane z układem niskiego ciśnienia. Przed południem pogodniej, jeszcze w miarę słonecznie będzie na wschodzie Polski, ale fronty będą się przemieszczać i w trakcie dnia pogoda będzie zmienna. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, w przerwach pomiędzy opadami przejaśnień i rozpogodzeń, a w pasie zachodnim kraju przechodzić mogą burze. Temperatura zróżnicowana od 7 do 16 stopni, chłodniej w regionach wschodnich, a najcieplej na południowym zachodzie. To popatrzmy na szczegóły dla nas. Pierwsza część nocy na Dolnym Śląsku pogodna i bez opadów. Po północy pojawią się już chmury i słabe opady deszczu, a termometry wskażą od 2 stopni w Kłodzku do 6 w Legnicy. Jutrzejszy poranek pochmurny z zachmurzeniem całkowitym, ale bez opadów, a w trakcie dnia pogoda dalej będzie zmienna, ze słońcem, burzami i opadami deszczu, a na termometrach od 12 stopni w Kłodzku do 16 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie jutro będzie spadać, w południe wyniesie 999 hektopaskali. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, biometr niekorzystny, a warunki drogowe w czasie opadów wymagać będą ostrożności, bo na jezdniach będzie ślisko. O pogodzie teraz to wszystko. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.